odnotowujemy delikatny spadek na rzecz tego e-czytelnictwa. Paweł Amulewicz w naszym studiu od Ranna Walędziak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektor, zacznę od pytania o liczby, o cyferki, ktoś powie nieco kolokwialnie. Jeżeli spojrzymy sobie na to czytelnictwo na Warmii i Mazurach na przestrzeni ostatniego roku, czy może jeżeli porównamy z datami poprzednimi, jaką tendencję jesteśmy w stanie naszym widzom, naszym słuchaczom namalować tutaj wspólnie? Niezbyt optymistyczną, niestety, dlatego że my nie mamy danych całych, jeśli chodzi o czytelnictwo na Warmii i Mazurach. Mamy dane dotyczące czytelnictwa w bibliotekach Warmii i Mazur, a te niestety zachwiały się przez pandemię, ponieważ, no nie ukrywajmy, to miało kolosalne znaczenie, zarówno dla zwykłego czytelnictwa, jak i dla e-czytelnictwa. Bo jeśli skupimy się na tym negatywnym znaczeniu, no to tradycyjne czytelnictwo, czyli tych książek takich, które znamy wszyscy z półek, nieznacznie spadło. Natomiast jeśli popatrzymy na e-czytelnictwo, czyli e-booki, ale też i audiobooki, to odnotowujemy duży wzrost, ponieważ niemal 40% więcej mamy teraz udostępnień online niż takich tradycyjnych. To wynika trochę już o tym pani wspomniała, z pandemii, podczas której wypracowaliśmy sobie pewnego rodzaju nawyki. Nie chcę absolutnie mówić, że jesteśmy po prostu leniwi, chociaż pewnie też tak często jest. Łatwiej jest kilkoma kliknięciami na telefonie czy na tablecie sobie tę treść pożądaną wyświetlić. Trochę to jest ten przyczynek. Żeby zbadać, jak wygląda czytelnictwo w całym województwie, które jest obrazowane również przez zakup książek, musielibyśmy niebotyczne kwoty mieć na takie badania systemowe. Natomiast my operujemy tylko danymi dotyczącymi bibliotek publicznych i tam muszę powiedzieć, że odnotowujemy delikatny spadek na rzecz tego e-czytelnictwa i na rzecz tego, że czytelnicy po prostu wolą przyjść raz w miesiącu, uzyskać kod do platformy internetowej i mieć dostęp do 60 tysięcy książek na wyciągnięcie ręki, niż po kilka tytułów na jeden raz oddać, pilnować się terminów. Ubolewamy nad tym. Z jednej strony, ponieważ uważamy, że jednak kontakt z tym słowem drukowanym w taki tradycyjny sposób. Z zapachem książki, prawda? Tak, bardzo często słyszę właśnie te kwestie dotyczące zapachu książek. Natomiast cieszymy się, że jednak to nie jest takie zero-jedynkowe. I naprawdę czytelnik, ten e-czytelnik jest tak bardzo rozczytany, że czyta trzy razy więcej niż czytelnik tradycyjny. A mieszkańcy Warmii i Mazur mają jakieś swoje ulubione gatunki? Być może jakieś konkretne tytuły, które faktycznie, po które sięgają najczęściej? Robicie takie analizy, takie badania? Tak, robimy. Myślę, że nie różnią się zbytnio od mieszkańców innych województw. Chociaż jedna tendencja może być dosyć interesująca. Mamy swoją autorkę Joannę Jaks, która jest po prostu zaczytywana. Ona jest na pierwsze 10 miejsc wypożyczanych książek. Ona zajmuje 5. Pani dyrektor, pytanie mam w takim razie, jakie działania, nie chcę powiedzieć, że musicie, ale podejmujecie, bo chcecie też po prostu, żeby tego czytelnika jednak do siebie zaprosić, no bo to biblioteka dzisiaj nie jest tylko miejscem, w którym wypożyczamy książki. Tych aktywności czy możliwości zajęcia swojego wolnego czasu jest zdecydowanie więcej u was. Podamy przykłady? Ależ oczywiście. Biblioteka jest teraz miejscem spotkań i tę markę kreujemy, to znaczy książka jest niejako obok tego wszystkiego. Oczywiście jest ważnym instrumentem, natomiast zdecydowanie podążamy za trendami, czyli jeśli mieszkańcy potrzebują miejsca do spotkań, miejsca do rozmów, miejsca do uczestniczenia w warsztatach, my to po prostu oferujemy. I tutaj chciałam zaznaczyć, że Biblioteka Wojewódzka też jest specyficznym rodzajem biblioteki, ponieważ często jest kojarzona z miejską biblioteką, natomiast my mamy też troszeczkę inne zadania, takie, które przeciętnemu mieszkańcowi nie są może bardzo dobrze znane, ponieważ one są niejako na zapleczu takiej działalności normalnej, powiem.
A mianowicie współpracujemy ze wszystkimi bibliotekami publicznymi w województwie warmińsko-mazurskim. Tworzymy sieć i na rzecz tej sieci działamy, czyli edukujemy bibliotekarzy, wspieramy ich działalnością konsultacyjną, szkoleniową, monitorujemy wskaźniki czytelnictwa, wskazujemy obszary, które można by było poprawić. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorami bibliotek, więc to są też takie rzeczy, które wykonują działy niewidoczne na pierwszy rzut oka, a jest to bardzo duży element działalności biblioteki. Natomiast jeśli chodzi o taką ofertę stricte czytelniczą, mamy zajęcia dla maluchów z rytmiki, mamy oczywiście wernisaże wystaw, warsztaty z cyberbezpieczeństwa. Więc ten wachlarz naszych usług to jest bardzo szeroki, po to, żeby był pretekst do spotkania się w bibliotece, w otoczeniu książek. Nasza audycja ma niestety dość krótką formułę i nie o wszystkim pewnie zdążymy, pani dyrektor, powiedzieć, ale zapytam tak trochę znowu w myśl tego, w jakich czasach żyjemy, gdzie odeślemy, myślę o mediach społecznościowych zapewne, gdzie no, te pełne informacje, pełne kalendaria prawdopodobnie też wydarzeń, młody i być może nieco starszy czytelnik jest sobie znaleźć, gdzie odsyłamy. Oczywiście na fanpage Biblioteki Wojewódzkiej na Facebooku, a także strona internetowa, która zawiera pełen kalendarz wydarzeń i tam od razu na stronie startowej www.wbp.olsztyn.pl cały kalendarz wydarzeń na cały miesiąc. Zapraszamy, drodzy Państwo, nie tylko online'owo, ktoś by mógł powiedzieć, ale także tak fizycznie, namacalnie, może nie tylko po książkę, ale po to, żeby chociażby się spotkać, to co już Pani wspomniała, że warto. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem była Adrianna Walędziak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Piękne dzięki za to spotkanie. Dziękuję bardzo.